niesamowite. Rozwija się najdłużej wyczekiwany i najbardziej innowacyjny projekt, który powstaje w tej stajni. Sapiens, aplikacja do tokenizacji ludzi. Dzięki najnowszej wersji aplikacji, którą możecie pobrać na App Store lub Google Playu, personalne tokeny zaczynają zyskiwać swoją funkcjonalność, bowiem każda tokenizowana marka osobista może zamieszczać tam posty, filmy. No, można powiedzieć, że stworzyliśmy swojego Facebooka, gdzie za treści płaci się ją twórcom, a nie reklamodawcom. To może totalnie zrewolucjonizować rynek, a teraz przecieramy szlaki. Aktualnie na Sapiensy możecie kupić token Queen Coin Aleksandry. To jest nowa trzecia emisja. Wcześniej był pan Winyl, pierwszy byłem ja, Rahim Black. I to jest coś niesamowitego, ponieważ ten projekt jest innowacyjny na skalę światową i to bardzo dużo może zmienić na rynku też społecznościowym, a nie tylko w branży blockchain. Pobierzcie sobie tę aplikację, aby na przykład kupić tokeny chociażby moje, albo Aleksandry, albo Tomka. I pobierzcie też tą aplikację, aby stokenizować się i pozyskać kapitał na realizację waszych marzeń, waszych planów biznesowych, na tworzenie kontentu, za które będziecie wynagradzani. Bardzo dziękuję i gratuluję Sławkowi Zawadzkiemu z Kanga Exchange, Szczepanowi Bentynowi, Adzie, Oli, wszystkim osobom, które są włączone w ten projekt, który mnie pozytywnie zaskakuje. Sapiensy, aplikacja do personalnej tokenizacji. Teraz szukamy marek osobistych, które będą się tokenizować. Tutaj klikając możecie wrzucić dowolny post albo zrobić crowd sale'a i określić, ile trzeba mieć personalnych tokenów, żeby te treści konsumować. Natomiast tu widzicie, ile Rahim Black zebrał środków, a tu widzicie nowe emisje, na przykład Aleksandry, której możecie kupić tokeny personalne. Nieprawdopodobne. Personalne tokeny, stokenizujcie się, ponieważ najlepszą inwestycją jest potencjał człowieka.